Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft. Tak, jak widzicie, wracamy z powrotem sobie z tą serią na kanał, ponieważ nigdy, ale to przenigdy, nie mówiłem, że ją zawieszam, bądź też ją anuluję. Po prostu powód, dlaczego nie robiłem Minecrafta na kanał, jest taki, że po prostu byłem skupiony bardzo na Crashu, dlatego że robiłem te wszystkie let's play'e do drogi do Nitro Fueled i byłem bardzo na Nitro Fueledzie skupiony. Ale jako że postanowiłem, że chcę wrócić do rzeczy, które tam zacząłem i nie pokończyłem, Minecraft jest jedną teraz z serii, która będzie również kontynuowana normalnie na kanale i bez żadnego tutaj ale, że wyjdzie jakaś nowa kolejna gra z Crashem, Minecraft dalej będzie kontynuowany. Nawet pewnie jakiś sobie mały zapas nagram. I nie jest to żaden pierwszy odcinek ani nic, po prostu jest to dalsza kontynuacja przygód z tej mojej serii, którą tam zacząłem już jakiś czas temu, czyli dokładnie niedługo rok temu. I jak widzicie, mamy 35 modów. Paczkę modów mam od Ciapatego, mojego dobrego widza, który teraz no niestety trochę przestał się udzielać na kanale. Tu macie mniej więcej listę modów, które mamy. No i co? Zaczynamy, co nie? No i witam was bardzo serdecznie na moim terenie. Powiem tak, zanim ktokolwiek się mnie będzie pytał: Pomidor, co ty w ogóle tutaj robiłeś? O co tutaj chodzi? Co się dzieje w ogóle? Jest to teren z mojego save'a, tego, w którym tam budowaliśmy sobie dom, skalę i tak dalej. Ten taki, wiecie, to mieszkanko, które jest tam nade mną, normalnie, wiecie. No wiecie, o co chodzi, to jakby to mieszkanko nie nade mną, ale po prostu... Fuck, wysłowić się nie mogę. Więc pewnie się mnie teraz zapytacie: Pomidor, co to w ogóle jest za save? Skąd ty masz tyle rzeczy? W ogóle o co tutaj chodzi? Otóż jest to save ten, na którym normalnie graliśmy te ostatnie odcinki temu. Z tym, że po prostu wklepałem sobie seed na ten, na wersję 1.12.2, ponieważ to jest 1.12.2, dokładnie tak. No i jakby wam to powiedzieć, seed sobie wklepałem i mapka ponownie mi się pojawiła ta sama, tylko że w tym razem w inną stronę poszedłem i myślę, że sobie będziemy szli tak w inną stronę. Ogólnie taki tip. W tle postanowiłem, że będą leciały sobie muzyczki z Minecrafta. Te, wiecie, co normalnie lecą w trakcie gry, bo stwierdziłem w sumie, że dam ręcznie ten soundtrack, bo jest dużo takich nutek, które rzadko kiedy się pojawiają, a mam do nich wielki sentyment i czemu by nie zrobić tak, żeby one się częściej pojawiały, co nie? I myślę, że to nie byłoby wcale takie głupie. Dobra, spadnijmy sobie na dół. Ała, trochę oberwałem. Jak widzicie, zbieramy sobie teraz białe drewno. Białe drewno zbieram... O ty gnoju! No nie! Ej, halo! Gdzie to buchnęło? Ej, gdzie ja buchnąłem? No nie gadajcie! Ja! Dobra, tam coś widzę. Dobra, widzę tam. Dobrze, że mamy tą minimapkę. Dzięki ci jeszcze raz, Ciapaty. Tutaj widzę, że... Kur... co jest? Co to we mnie trafia? Wiecie co? Ja sobie dam na razie na peaceful, bo ja tutaj kurde prędzej w dupę dostanę. I ja nie zdobędę swoich itemów, a jak wiecie, itemy tam po paru sekundach znikają. Dobra, mamy to. Jest. Jest nasz ten. Jest miejsce śmierci mojej. Fuck, mam nadzieję, że wszystko przetrwa. Jak nie, to po prostu kurde się zachlastam. Serio. Ale czemu w ogóle one się zaczęły pojawiać? Przecież jeszcze jest... Czekajcie, czy ja jestem ślepy, czy mi się wydaje, że już ten... Dzień trochę zaczyna już ten, noc się pojawiać. Albo mi się wydaje. Dobra, jest, jest. Tutaj zginąłem. Tak, tutaj się rozsypałem. Wszystkie moje rzeczy. Co do joty, oddawać. Ale kamienny kilof też proszę. Dobra, tutaj wszystko chyba powpadało. Nie, ja nie miałem nic?
the fuck? Ej, ale mojej siekiery też nie ma. Co się stało? Najlepszego. Wracam, kurde, po długiej przerwie do Minecrafta i tu takie cyrki się teraz odwalają? O kurde. O kurde. Ja pitole. Dobra, lecimy do góry. Tutaj sobie byłem, tak? Tutaj sobie byłem. Wszystko powinno być git. Ja sobie tutaj byłem, wszystko fajnie i tak dalej. I gdzie są moje rzeczy? No halo, gdzie? Nie, to nie jest wszystko, co miałem. Zdecydowanie to nie jest. Ja miałem, kurde, kamienną siekierę normalnie. Gdzie to jest? Dobra. Tu jest drewniana siekiera. Wiecie co? Aż zdejmę sobie na razie okulary, bo średnio widzę, nie powiem, że nie. Dobra. Wiecie co? Odpalimy sobie, tutaj mamy na Moody, odpalimy sobie na 98%. Faktycznie jest wieczór, a ja to dlatego tak, kurde, widziałem te creepery i tak dalej. Dobra, mamy kamienną siekierę, nice. Mamy to, co potrzebowaliśmy, idziemy dalej w podróż i możemy dalej kontynuować to, co chciałem powiedzieć. Więc zakładam z powrotem moje okulary, bo one są bardzo fajne, ja je bardzo szanuję. Ułatwiają mi gameplay, w szczególności w Minecrafta. Tak, moi drodzy, teraz seria z Minecrafta powraca na kanał. To, co chciałem powiedzieć, ten odcinek będzie taki coś ala odcinek ponownie informacyjny z Minecrafta, tylko że tym razem już nie pozostanę na samych obietnicach, tylko przejdę do działania. Minecraft powraca, aczkolwiek planuję jeszcze dwie serie z Minecrafta na kanał. Pierwsza to jest Minecraft Beta, czyli retro Minecraft, innymi słowy, który będzie grany z tym Minecraftem, z modami i po prostu z serią po prostu Minecraft. A druga seria to myślałem, żeby zrobić serię z moją dziewczyną, z jakichś tam escape'ów i tak dalej na kanał. Ponieważ czemu by nie, ja nie widzę żadnych przeszkód. Dobra, chcę uzbierać jak najwięcej drewna, dlatego że z tego drewna myślę, że coś sobie pobudujemy. Dlatego, że to już od tej wersji są normalne te, no właśnie. To już od bardzo dawna są te kolorowe drewna. Moim zdaniem to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, co wprowadzili do Minecrafta, szczerze. Uważam, że za czasów właśnie tego Minecrafta bety i tak dalej, to naprawdę słabo było, że... Dobrze, jestem z powrotem, jak nie, że tak powiem, creepery wybuchające jakieś, które powodują u mnie złość i tak dalej, to telefony dostaję. No ale dobra, trudno się mówi. Kurde, co tak Minecraft zwalnia? Czekajcie chwilę. Okej, powinno być chyba teraz dobrze. Powinno być git. Zmniejszyłem, że tak powiem, FPS-y, ponieważ okazało się, że... Okazało się, że po prostu momentami były spadki FPS-ów z tych sześć... What? To jest ul? O kurde. Ty, patrzcie, królowa... LOL? Mam osę normalnie. Znaczy pszczołę, nie osę. Ja ul zniszczyłem normalnie, kurde, gościu. Ej, świetna jest ta paczka modów. Dobrze. Niszczymy ule, normalnie. Miody będziemy sobie zbierać. Miodek. Cały czas będę, kurde, szukał tutaj. Co to w ogóle jest? To jest chyba do Towncrafta, mi się wydaje. Mogę się mylić. Wiecie co? Dlatego dobrze, że noszę przy sobie crafting table. Zrobimy sobie tego, kamienny. Możemy to wydobyć? Co to jest? Copper Galactic Craft. Chyba Galactic Craft wcześniej się Towncraft nazywał, o ile dobrze pamiętam, o ile pamięć mnie nie myli.
Mogę się mylić oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę. Tak więc teraz jeszcze tylko trzeba wrócić z serią z Super Mario 64 i będzie po prostu picyś glancyś. Nie no, z tym Super Mario 64 to faktycznie trzeba będzie wrócić. Dobra, znowu mam królową pszczół. Queen Bee. To jest królowa, dla osób co nie wiedzą. I tak, zanim ktokolwiek mi powie: Pomidor, ale dlaczego nie grasz w Minecrafta po polsku? Bo przecież jest polska czcionka. Ja nie lubię bardzo polskiej czcionki w Minecrafcie, w sensie wolę zagrać sobie po angielsku, tak jakby jestem przyzwyczajony do tego, że ja zawsze w Minecrafta po angielsku grałem, bo przecież nigdy nie było Minecrafta po polsku, dopiero później tam Mojang stwierdziło w sobie, czy tam Mojang stwierdziło, że fajnie byłoby zrobić Minecrafta po polsku. Ja jakby jestem zwolennikiem grania po angielsku, dlatego że jakby kiedy gram po angielsku w Minecrafta, to mniej więcej wiem, co chcę zrobić, a po polsku to czasami się nawet gubię, bo nie wiem, co się co nazywa i tak dalej. Co się nie mówię, że polski jest jakiś do dupy czy coś, bo jak najbardziej szanuję polskiego Minecrafta, ale z przyzwyczajenia gram po prostu w angielskiej. Co to jest? Slime? LOL. Slime ball. What the fuck? Okej. Dobra, tutaj mamy jakąś kopalnię w sumie. Fajnie, fajnie. Powiem wam szczerze, to byłby idealny teren, żeby sobie gdzieś tutaj pomieszkać. Tylko chcę zobaczyć mniej więcej, jak wygląda tutaj teren. Więc tak, moglibyśmy sobie ogarnąć mieszkanko w skalę, bo ja nie widzę jakby żadnego problemu. Tutaj byśmy sobie zrobili mostek. Tutaj byśmy gdzieś sobie coś ogarnęli, tutaj tak samo. Ale wiecie co? Da się tutaj wstawić tego waypointa? Jak tu się wstawia? Nie za bardzo ogarniam. O, new waypoint. Dajmy sobie tutaj coś. Nazwijmy to coś. Confirm. Coś. Dobra. Do tego cosia może jeszcze wrócimy. Może. Nie mówię, że nie, ale po prostu na razie zrobimy tak, że nazwiemy to po prostu coś. Tam jest mój last death. Więc wiecie, o co chodzi. Dobra, my zatem sobie idziemy dalej. No. Tak więc bardzo się cieszę, że wracam do tej serii. Naprawdę. Trochę tęskniłem za Minecraftem, szczerze wam powiem. Bo to jest taka fajna, luźna seria, gdzie mogę sobie tutaj tak na dobrą sprawę pogadać coś, wy sobie przy okazji też możecie ze mną porozmawiać w sekcji komentarzy i reaktywuję coś, co zaczynaliśmy już parę, jakiś czas temu. O, tutaj jakaś chatka widzę. O proszę, a co my tu mamy? Co to za chata jest? Czym chata bogata? Siema, siema. Ty, przejmujemy chatę, bez kitu. Co tu kurde mamy za zejście? O kurde! O kurde! Jaki farciarz! Jaki farciarz ze mnie! O kurde! Ej, przejmujemy chatę, nie? Definitywnie. Na sam powrót. Jakie to ja mam szczęście, nie? Dobra, przejmujemy chatę. Nie ma co. Na pewno tutaj będę sobie mieszkał. Nie popuszczę takiej okazji. Co tu mamy? O kurde, ty normalnie... Ja jestem kurde bogiem tej gry, nie? Ja jestem kurde bogiem tej gry. Dobrze, ale ja się cieszę, nie? Aż sobie waypointa chyba tutaj zostawię znowu. Zostawię sobie... Moja chatka. Kubusia Puchatka. Kurde, nie to! Confirm. Jest! Moja chatka Kubusia Puchatka. Dokładnie tak. To w międzyczasie w sumie sobie, żeby się nie nudzić, pozbierajmy sobie dalej drewno. Czemu by nie? Nie, no naprawdę, kurde, mamy co robić w tej serii, proszę państwa, kochani moi. Mamy co robić, mamy co robić. Jestem po prostu szczęśliwy. Mega szczęśliwy jestem. Dobra. Niech tutaj się nam wydobędzie drewienko. O!
Odkąd gram na Peaceful, to wszystko tutaj stoi w miejscu, co jest backowe. Będziemy mogli wybrać się na te lochy, kurde, wiecie o tym? Więc wiecie, z czego będzie następny odcinek? Wypad na lochy! Na lochy! Dobrze jest! Dobrze jest! Tak więc powiem tak. Reaktywuję to, powiedzmy, wasze zadanka, które mi często pisaliście w komentarzach, więc liczę na waszą kreatywność. Co ciekawego dla mnie wymyślicie? Tylko błagam, zróbcie to tak, żeby to było na w miarę moich możliwości, a nie, że przykładowo zadanie. Wykop obsydian kamiennym kilofem. No bo wiecie, tak chciałbym mieć ten portal do piekła, żeby wybrać się po prostu do tego piekła. O proszę, tutaj mamy węgiel. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, zostałem zaskoczony. Nie powiem, że nie. Będzie można tutaj sobie wydobyć wszystko po kolei. O, tutaj coś u góry jest jeszcze. Dobra, tam mój punkt M jest. M jak miłość. Nie pogoni nas. M jak miłość. W sumie nie pamiętam, jak to szło. Ja nigdy tych czołówek seriali nie zapamiętuję do końca. Dobra, dzięki kurczaczku. Kurde, nie lubię tych kurczaków, powiem wam szczerze, bić. Dlatego, że uważam, że te kurczaki są po prostu, no, zbyt słodkie, moim zdaniem. Dobra, mamy tam coś i mój domek, więc dobra. Co? O! Siema, ptasiu! Hello! Cześć, Dramcia! Wiecie, bo jest taka youtuberka, Dramcia i ten ptaszek jest, nie? O Jezu, jak ja jestem, kurde, smutny człowiek. Dobra, idziemy dalej. Co tu mamy? Co tu mamy? Schodzimy sobie w dół. Wiecie co? Ja tutaj bym sobie z tego Dark Oak zrobił sobie pochodnie. Mimo, że mamy 5 węgla, to jednak... No, coś tam będzie z tych pochodni. O, 20 sztuk. Widzicie? 20 to nie jest... 20 to nie jest 5. Więc jest git. O, i mamy tutaj koper. I mamy węgiel. Więc wydobędziemy sobie węgiel. Węgielek jest mój. Mój i tylko mój. Nikomu nie oddam. A jak ktoś chce, to proszę tutaj te... uruchomić bitcoiny, to wtedy może ten... skuszę się na taką propozycję. Na taki... powiedzmy, pójdę na taki układ. Co to było? Jezus Maria, bugi w Minecrafcie. To jest przerażające momentami. Te bugi są przerażające. Dobra. Dobra, to jest taka zupa z bobra. Hehehe. Tak więc podejrzewam, że być może jeszcze dzisiaj albo jutro zabiorę się za kolejny odcinek z Minecrafta, dlatego że sobie trochę taki mały zapas zrobię. By po prostu pociągnąć dalej też inne serie, żeby nie było, że zacząłem Minecrafta ten, powiedzmy, rok temu i zaraz będzie, że o, to było tylko chwilowe przejście Pomidora, że Pomidor nie wiedział, co chce zrobić. Wiecie, ja rozumiem, że Minecrafta można nie lubić. Ja lubię tę grę bardzo i chcę ją pokazać, mimo co, bo uważam, że jest to dla mnie bardzo fajna gra i dlaczego mam nie pokazywać... dlaczego mam tej gry nie pokazywać tylko dlatego, bo nie wiem, bo ktoś z popularnych lub znanych youtuberów to nagrywał kiedyś. Okej, no nie jest to content retro. No bo Minecraft nie jest retro grą. Aczkolwiek beta Minecraft już trochę jest retro grą. W sensie retro wersją chociażby Minecrafta. I to też pokażę na kanale normalnie. Ale tą serię przeznaczymy sobie na takie, taką powiedzmy, przygody Michała z modami czy coś takiego. Nie wiem, jak to szczerze ująć. A nie chcę zmienić szczerze nazwy do tej serii, dlatego że po prostu dla mnie to jest po prostu Minecraft. Nie jestem jakoś super dobry i kreatywny w wymyślaniu jakichś nazw pokroju, nie wiem, tam przygody Michałka, który chodzi se po kopalni z drewnianym kilofem czy coś. No, dla mnie to jest jakby trochę średnio kreatywne, no ale co kto lubi i co kto woli. Dobra. La 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 trol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 o. Mamy tutaj już... aj, węgiel. No węgla nigdy za wiele.
Wiecie, co jest przerażające, że węgla zawsze jest tyle, a takiego żelaza jest zawsze mało. I to jest smutne. No patrzcie, kurde. Jeszcze więcej węgla. Więcej was matka w domu nie miała? Dobra, to już jest wszystko. Mamy nawet stak już węgla, więc... No, to jest bardzo ładny wynik i mamy dużo brzozy. Kurde, co mi tak Minecraft pod koniec tutaj tak klatkuje dziwnie. Trzeba to ogarnąć! Bo inaczej jak tego się nie ogarnie, to dupa będzie i pies pogrzebany. Ogarnij się! Co to było? Aha, dobra, tu już jestem. Ale nie, czekajcie. Chwila, moment. Coś tu słyszałem u góry. Jak przechodziłem. O kurde, tu mamy kanion. O kurde, proszę państwa, co my tu mamy? No nic, to mamy co zwiedzać tutaj. Naprawdę, mamy co zwiedzać. Ale to wszystko już w następnym odcinku. Tak, moi drodzy. Tak, moi drodzy. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ów odcinek wam się spodobał i cieszycie się z powrotu serii Minecraft. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o moim znalezisku i czy będą szykowały się grube akcje, czy nie. Możecie mi nawet zaproponować zadanie, że mam się tam, nie wiem, wjebać do tej twierdzy na normalu albo na hardzie, do wyboru, do koloru. Tak czy siak, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to łapka w górę, komentarz oczywiście, bo komentarze są mile widziane w tej serii, tym bardziej jakieś sugestie od was, bądź też i zadania. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się ten odcinek, jak i mój content na kanale, bo mam różnoraki content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnego tego typu filmami. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Minecrafta i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i elo!